Dobra, obejrzmy te gry małżeńskie. Spartiatik! Studiuje, czego chce i potrafi korzystać z życia. Studiuję pielęgniarstwo, ale myślałam, żeby dalej iść w kosmetologię. Zuzanna. I medycynę estetyczną, ponieważ obejrzmy. Podoba mi się to. Myślę, że teraz kobiety potrzebują takich rzeczy, bo to lubią. Jest coraz więcej chętnych. W wolnym czasie lubię iść na siłownię, poćwiczyć sobie, oprócz tego jeszcze boks. Jak boksuję, to sobie wyobrażam wszystkie moje problemy, wszystkie osoby, które mnie w jakiś sposób skrzywdziły. Faceci dali ci w kość. Niestety, ciężko trafić na ideał. Najbardziej no to lubię takich umięśnionych, lubiących sport. Najlepiej, żeby był wyższy, żeby o siebie dbał. No ja sama lubię. Spalone, oj luj. Lubię trenować i fajnie by było wspólnie chodzić na treningi. Ty, ale te prezencja kadry są najważniejsza. Mega sus. Do takich ciasteczek dziewczyny lecą jak pszczoły do miodu. Miałam takich mężczyzn, którzy okazywało się, że mają kobietę. Ja się później dopiero o tym dowiadywałam, więc nie chcę już takiej sytuacji. Logował się Twitch i 3H oglądam w 360p? Ale to słuchać trzeba, tu chodzi o reagowanie, tak? Ważne, że widzisz mnie, tak? Git? Chciałabym odgadnąć, czy faktycznie mężczyźni mówią prawdę, czy też kłamią. Teraz jestem troszeczkę Boże. Zrażona do mężczyzn. No szczudła chodzi. Może jakiś trafi na moją drogę do mojego życia i się w sobie zakochamy. Tylko tym razem... Widać, że inteligencja bije jej z twarzy. Dobrze go sprawdź, sobie bo tak. Potem... będzie płacz. Moimi metodami na mężczyzn jest chyba urok osobisty. Lubię się ładnie. Dobra, muszę usiąść tak, bo widz się będzie pytał, czemu się garbię. Myślę, że mężczyźni na to lecą. Ja się nie garbię. Potrafię flirtować, lubię takie gry w związkach. Zobaczyć, czy faktycznie mężczyzna mówi prawdę i nikogo nie ma. Nadajesz się na siłkę, chodziłeś 5 lat temu. 100 na klatę, prawie miałeś brodę, masz nic więcej nie trzeba poza włosami na głowie, bo za kola solidne. Aha. Musisz ostro grać i. A co to jest kreator granicę. Postaci? Postaram się zrobić. Odpieprz się ode mnie. Żeby wzbudzić tą zazdrość i żeby ten mężczyzna też się krępował. Na randkach chcę co? Zobaczyć przede wszystkim tą wierność tych mężczyzn. Trochę się z nich pośmiać, bo wiem, że lubią kłamać. I też troszeczkę się zemścić na tym, co jak ty mężczyźni mówisz? Mnie kiedyś traktowali. Teraz ja stwierdziłam, że ja tak będę traktować mężczyzn, jak oni. Zaczynają się teksty starego typu Boże na szczudłach chodzi. No tak, no ale ja jestem stary, więc mam prawo tak mówić. Nie. Zuza potrafi przywalić i to z grubej rury. To będzie ostra gra. Jazda bez trzymanki. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden siema z nich garbaty, ja się nie garbię, siedzę prosto. Singlem dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Cześć. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję ci Zapraszam. Bardzo. Zuza postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Damska żyletka, zmywacz do paznokci. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Jezu, Jezu. Oho. Ja nie mogę na to patrzeć. Ja nie mogę na to patrzeć. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Ja pie. Bardzo dobrze. Podobają ci się takie? No takie jak ty, no to pewnie. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Jeżeli Zuza odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. To zaczynamy. Dawid jest kujonem i przyszłym politykiem. Potrafi nawijać makaron. Kiedy to jest? Nad Adgraf niebo było bezchmurne, a promienie słońca ogrzewały jego zmęczoną twarz. Cześć, jestem Dawid, mam 22 lata, jestem studentem. Nie, już bez przesady. Aż tak kłamać to nie powinni w tych odcinkach, bo są w zero wiarygodności. Zero wiarygodności jest, już wiesz, że to ustawka. Jestem politologii oraz historii, właśnie piszę swoją powieść, którą mam nadzieję, że niedługo wydam, oraz jestem w związku, a to moja dziewczyna Olga. To jest człowiek renesansu. Krzysiek wie, jak zagniatać ciasto. Cześć, jestem Krzysiek, mam 21 lat, jestem piekarzem cukiernikiem i jestem singlem. Władek to złota rączka. Jestem Władek, mam 20 lat, pochodzę z Ukrainy,
Zajmuję się remontem samochodu, mieszkań, robię wszystko. Jestem w związku, mam dziewczynę Alenę. Dawid większość czasu ślęczy nad książkami. Jest pilnym studentem, który swoją dziewczynę poznał. To oczywiste, że na... Spotkaliśmy się na uniwersytecie. To było na stołówce. No i po prostu siedliśmy razem przy stoliku, zaczęliśmy rozmawiać. No i później zaczęliśmy się po prostu coraz częściej spotykać. I tak od słowa do słowa między wykładami. Ja tutaj studiuję historię oraz politologię, tutaj Olga, biotechnologię. Tak, biotechnologię. Przyszła biotechnolog, powinna nadrabiać braki z historii. Ola? Tak? Kojarzysz 1848? A co się wydarzyło? No wiosna ludów w Europie, między innymi początek świadomości narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej i w Cesarstwie Austriackim, późniejszym... Dobra, czy serio istnieją... Nie wiem, jakieś rodziny, czy w ogóle znajomości, które tak wyglądają? Odpowiedz mi. Odpowiedz mi na to pytanie, zanim kogoś uderzę. Czyli monarchii dualistycznej austro-węgierskiej. Aż dziwne, że na ciebie poleciała. Jednak miłość jest ślepa. A może to dobra strategia na grę małżeńską? Najlepszym strategiem będzie, jeżeli będzie starał się być takim zanudzającym, cały czas gadał o historii na przykład. Czyli będzie normalny? Musiał być jakiś test polityczno-historyczny, ewentualnie trochę z ekonomii. No to co? No to myślę, że co? Trzy pytania z historii, dwa pytania z polityki, czyli może jedno z ekonomii, co? To może coś tak fundamentalnego. 966. No, takie co każdy wie. Zapowiada na się rodziny ciekawie. Pudziana były Cingielka wtedy. Poczuje się jak na maturze, ale nie zapomnijcie o posprzątaniu mieszkania. Dobra, to zostaną. I masz, idziesz na randkę i typiara cię pyta jakieś daty z historii? Tylko ogarnięcie mieszkania. Trzymaj. I czekaj, jeszcze coś tutaj masz chyba. Dobra. Uwielbiam flirt i myślę, że no tak, Queen, to tak jest. Czy on jest singlem, czy jednak kogoś ma. To łatwe nie będzie. Jeszcze jak dokładnie zaczął siady, to już w ogóle. Okej, trzymaj. To jeszcze. Ale Bartek, może według ciebie, dobra, według twojej teorii ten typ jest kukoldem? Dobra, widzowie, czy on jest kukoldem według was? Widz tak zapodał taką teorię. Ostatnie. Dobra, to co, to idziemy? Jeżeli faktycznie on nie jest singlem, tak. No to postaram się, żeby ta dziewczyna wyskoczyła zazdrosnie. Zwykły nerd. Iść już tam do pokoju, bo ona chyba ma niedługo być, bo to jest godzina. No już za chwilę poobserwujesz sobie trochę, co? Dobra, to zobaczymy jak się spiszesz. Grozisz mi? Tak. Strategia na nudziarza, mola książkowego i mami synka. Czy singielka da się wkręcić i łyknie ten kit? Cześć. Dawid. Zuza. Zapraszam. Zderzenie dwóch. Wygląda na takiego, jakby był zapinany przez nią straponem. Aha. Widzowie, zgadzacie się z tą teorią, czy nie? Piatów. Będzie tarcie i spięcie? Piękna dziewczyna, tylko że wątpię, żeby była w typie. Powaga! Czekaj, co on powiedział? A czy ona, kurde, już mi się pije przy... Zuza? Zapraszam. Zderzenie dwóch różnych światów. Będzie tarcie i spięcie? Piękna dziewczyna, tylko że wątpię, żeby była w typie Dawida. Czyli? Żeby przekonać, może nawet się pocałować. Ale musi ją omotać. Student? Dobrze, tak, student. Czyli zgadłam. No dobra. Ale no to co, mieszkasz z kolegami, czy...? To mieszkanie jest... Ona ma IQ wytatuowane na karku? Ile? Studujesz, ale co, pracujesz? Jaką ma liczbę? Czy cyfrę? Sobie. Wysyłam artykuły różne, co trochę dorabiam jako dziennikarz, prawda? Dwa? Dużo, ale coś tam takiego, dziennikarstwo. Można sobie dorobić. No, myślę, że ona ma inne zainteresowanie. Co studiujesz? Historię i politologię. O kurde, to powiem ci, że zupełnie inny kierunek niż ja, bo ja studiuję pielęgniarstwo. O, to też na studiach jesteś. Tak. Fajnie, że ma różne zainteresowania, ale nie popieram takiego wybierania kierunku. No dobrze, a co byś powiedział o mnie, jak mnie tak widzisz? Czy
No nie wiem, czy jestem w twoim typie, czy... Ej, czekaj, co powiedziała ta jego dziewczyna, bo nie rozumiem. Muszę cofnąć. Pielęgniarstwo. O, to też na studiach jesteś. Tak. Fajnie, że ma różne zainteresowania, ale nie popieram takiego wybierania kierunku. No dobrze, a co byś powiedział o mnie, jak mnie tak widzisz? Czy... No nie wiem, czy jestem w twoim nie typie, wiem. Czy... Bo na przykład dużo mężczyzn ocenia mnie... Ale co ty mówisz? ...takiej okładki. Tak? A jestem zupełnie inna w środku. Miałem taki jeden pomysł. W tej chwili może podejdę. No dobrze. Nie oceniaj książki po okładce. Warto zajrzeć do środka. Test IQ. On wygląda na takiego, co po przyjściu do szkoły w czarnym płaszczu. Co ty mówisz taki w ogóle? Mały, bardzo prosty quiz. To nie jest USA. O matko, quiz inteligencji. Na początek wiesz, jaką mamy dzisiaj datę? Jaką mamy dzisiaj datę? Tak. 15 lipca. Dokładnie. A wiesz, jaka to jest rocznica? Jakiego wydarzenia? Podpowiem 1410. Bitwa pod Grunwaldem? Tak. No nie źle jej idzie z tymi pytaniami. Jedno z trudniejszych. Teraz będzie trudniejsze pytanie. No dobra. Mówić coś Wiosna Ludów? Ja pierdziel, on naprawdę się takie rzeczy pyta ludzi. Nie no, przecież to jest przesada, no w dupa. Tak, z historii mi to mówi, ale daty nie znam. A wiek? Mniej więcej okres? Wydarzenie? No to było w 1900 którymś, dobrze mówię, czy... Zawiódł się. Oj, dobra, nie, pogrążam się, naprawdę. Chyba już trochę podpadł Dawid z tymi pytaniami. Czy to randka, czy egzamin? No może porozmawiajmy o czymś innym, a nie przesłuchanie na temat historii. Byłem tam, ja zapoczątkowałem. Ciekawszego. Tutaj naszym właśnie planem i strategią było przekonać ją do tego, że jest na tyle tragiczny, że no, musi być singlem. Teraz ruch Zuzy. Czy Dawid zapobił zimną krew? No widzę, że ci się to nie podoba. Co ty piszesz? Ona marnie się stara, bo Dawida nie kręcą takie rzeczy. Widzę tutaj u ciebie książki. Susi? W książkach siedzisz i co, nie spotykasz się z kobietami? Nie kręcą go, a niech wstanie. No. A nie, co bił się w ten fotel. Coś tu jest, coś tu nie gra. Coś tu nie gra, co? Ja spotykam po prostu. Albo ja wcześniej wychodzę, albo one. No a potrzeby? Myślę, że każdy je ma. A co, tak bardzo chce się zaspokoić? Ja mam wstać? A po co? Potrzebna jest dyskusja gorąca. No dobrze, to ja mam jeszcze dla ciebie jedno pytanie. Boli mnie noga, pomasujesz mi? Trafił się trudny przeciwnik. Ciężko z niego wycisnąć prawdę. Aż mi okulary z wrażenia spadły. Chyba nie jesteś mną zainteresowany. Znaczy, wiesz, na razie dopiero chwilę rozmawiamy, prawda? Jeszcze, no, w ogóle się nie znamy. Nie, tak szczerze nie jestem zazdrosny. Dawid jest zimny jak głaz. Nie da się sprowokować. Ja już widzę, że my byśmy się po prostu totalnie nie dogadali. Jesteśmy dwa różne światy. Mogę iść jeszcze do łazienki? Dobrze, zaprowadzić mnie? Tutaj na prawo, pewnie. 1-0 dla Dawida. Jego strategia jak na razie jest skuteczna. No jak skuteczna? No, to chyba źle idzie. Z tego nie będzie. I co? Nawinął ci makaron na uszy? Wkręciłaś się? Czy znałem raz Putina? Z takim charakterem, znaczy może nie tyle co charakterem, co z tym, co lubi robić. Co leczył? Inteligencja i w ogóle to jest tak ponad wszystko. Wydaje mi się, że on jest sam jednak. Ale znałem go IRL, no. Znaczy widać, że jest miło i sympatyczny, prawda? Tutaj trochę tak... Czy chłop się boi ruszyć, bo wie, że go partnerka batem potraktuje? Jak za bardzo? Co? No, dystansuje się dość wyraźnie. Jeżeli faktycznie nam się już nie będzie kleić ta rozmowa, to po prostu wyjdę. Nie wiem, jak widziałaś tej nogą po łudzie? Tak, widziałam, tak? Zauważyłam. Spoko, fajnie? To jest trochę śmieszne, moje zdanie. No tak trochę niezręcznie. Idzie dobrze, jak na razie. Co? Ale póki piłka w grze... Ale nie rozumiem, o czym oni mówią. Myślę, że mężczyźni nie używają takich rzeczy. Zong, i co teraz? Czekaj, co ty dziś... On rzeczywiście, gdyby historii, nawet jego kibel wygląda jak co? Jak komora? Czy...
Ale co ty piszesz w ogóle? Co ty piszesz? To że to szafa mamy. Tak. Ta szuflada też mamy? Mam co mam tutaj odpowiedzieć. To trzyma się naszej historii, że to jest szafa, no. to jest strefa mamy i ty no. nie wkraczasz. Różowe. No. Nie, oni są nie tragiczni, nie. ten historyk dobra, i ta... Zobaczymy. I ona. No, cześć, papa. Może da mi wino. Nie wygląda to dobrze, ale najlepszą obroną jest atak. Nie no, co ty robisz? No, ale zobacz, ile damskich rzeczy tutaj znalazłam, a mówiłeś, że mieszkasz sam. No głupie jest, kiedy tak ktoś się grzebie po rzeczach. Nie no, serio tak grzebasz, tak trochę... Ale ci są porypani, no. Jestem ciekawa, czy faktycznie ktoś tutaj z tobą mieszka. No, moja mama do mnie przyjeżdża, no to w sumie jest jej mieszkanie, prawda? Wcale taki nie jest, ale dobrze, że ona dalej wierzy w tę historię, w tę ona lecie. Grała w Gambit no Królowej, ta ruda? No przepraszam, no, ja że... Ta dziewczyna, historyka? W sumie ja nawet... Weź! Ona już chyba żałuje. Co się stało? Że poszła na to. Też po ojcu podbierasz gacie, czy coś wyrzucasz, no to jest też są rzeczy higieny intymne, no ja też bym nie chciał przypadkiem tutaj, moja matka nie rozrzuca tego wszystkiego sobie tutaj, ona przyjeżdża często, bardzo często, no ale... Nie gniewaj się na mnie, że zrobiłam taki krok, bo musiałam sprawdzić i przekonać się, czy faktycznie to są rzeczy, nie wiem, twojej mamy, tak jak mówisz, czy może mieszka tutaj jakaś kobieta. Ojciec przyjeżdża 300 kilometrów, co? Krzesło przyspawać synowi? A. No to drogi pewnie jest koszt takiej zabawy, nie? Grzebać po paskach mojej matki. Nie no. Super. Nie wiedziałam, że cię to tak krępuje. Myślę, że dla niej taki facet by nie pasował. Dobrze, ja dopiję moje winko i po prostu, bo będę szła, bo widzę, że no totalnie się nie dogadamy. I ale no, ten... No, trudno. Dwa różne światy, totalnie. Ja jestem szalona. Ale ten typ jest jakiś odklejony, ten historyk, nie? Jesteś zbyt spokojny i... Spokojny? Ja nie wiem, jest to... Dobra, nieważne. Tutaj odgrywa rolę takiego właśnie marudy, ale w prawdziwym życiu nie jest aż tak zły. Maruda zagrał po mistrzowsku. Nawet mu powieka nie zadrżała. Czyli wkręciliśmy ją. Powodzenia i... Cześć. 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 Brawo. Rola Oscarowa. Odgrywa troll, no. Super, myślę, że chyba się udało, ja nawet nie sądziłem, ale no wcieliłem się praktycznie w zupełnie inną postać. Już wiem, że to na pewno on jest singlem, nie kłamał. Ty, ona nie wierzę w to, że... Jak to? Ponieważ jest, no, mami synkiem. Widać to było, zresztą jak bardzo się zdenerwował, jak grzebałam w rzeczach jego mamy. Dziewczyna może być dumna. Usiądź. Jak oceniasz? Jak myślisz? Mamy szansę wygrać? Tak. Myślę, że bardzo dobrze sobie poradziłeś. Tak, no, ja naprawdę muszę poszukać jakiegoś castingu, co? Że uda mi się w jakimś serialu zagrać. I to nie było nawet udawane, to było widać, że on po prostu był zły. Wiesz to, Adamczyk, dlaczego się na ty nie wyświetlasz stream? Na DC dojdź, tam będziesz o info. I totalnie dwa różne światy, my do siebie nie pasujemy. On jest taki zagrzeczny, taki tego nudny. Programu. No, taki zdenerwowany byłeś pod koniec, on wygra casting na Kukolda? Ja się spieszyła, no. No i dobrze. Udało się. Dawid omotał singielkę. Dała się nabrać na jego ściemę. Ale teraz swoją historię opowie kolejny kandydat. Młody piekarz, prawdziwy singiel. Singlem jestem praktycznie całe życie, raz byłem tylko w sumie w związku, ale to nie było nic takiego poważnego. Jeszcze nie znalazłem takiej dziewczyny, on ma dom taki? Która powiedzmy spasowała. Dziewczyna dla mnie musi być taka naturalna, musi mieć dobry uśmiech, potrafić się bawić. No i jakby też coś, może ze mną coś w kuchni też popichciła. Przez żołądek do serca. Ciekawe, czy z tej mąki będzie chleb? Jestem, z zawodu jestem cukiernikiem, pracuję obecnie w piekarni. No, chleby, ciasta, torty. Cześć. Krzysiu, to stary? Fajnie, że przyjechałeś. Cieszę się niezmiernie. Krzysiek mieszka kątem u kolegi i jego dziewczyny,
Pracuje od niedawna w stolicy i nie stać go jeszcze na własny kąt. A tu nie ma jakichś kobiecych rzeczy? Bo muszę udowodnić, że jestem singlem, nie? No są w łazience, no bo ja przecież z dziewczyną tutaj mieszkam. Ale to nie wiem, powiedz, że przyjechałeś do mnie, przyjechałeś do swojego kolegi i on ci udostępnił mieszkanie. Kolega, tak? To jest jego czy stary? Ta historia wydaje się być naciągana. Po prostu nie trzyma się kupy. No buty są moje. No buty tak, to, o, to w sumie te buty. Moje. No jak kolega, to jest jego ojciec. Albo wujek, no. No parę rzeczy jej jest, rzeczywiście. Ja się boję, nie? I chyba tu powieszę swoje rzeczy, bo przywiozłem coś ze sobą, a to bym po prostu pochował. Jest plan. Ale Artur, co ty piszesz? A jak masz zamiar ją ugościć? Będzie jadła ci z ręki, a może zaśpiewasz jej coś, tak od serca? Dziś nie żałuj sobie wino lej. No super, ślicznie, ale Krzysiek, przegięłeś trochę pałę, bo wiesz, tu jest wszystko super, zobacz bracie. Tak nie może być, umawialiśmy się... Bratku, bratku. Za moment zakończymy tą całą randkę i dzisiaj mam nadzieję, że zbajeruję go. No i ty, ona legnie. Prędzej na tego starego zobaczymy, poleci niż na tego piekarza, Rel? Może ze złości wybiegnie. Rel, czy nie? Nie, tylko Krzysiek radośnie biegnie do ogródka po kwiaty. A skąd masz, Krzysiu, te kwiatki? Z ogródka. Z którego, ogródka? Z twojego ogródka. Ty, no bo je***cie, to są Kaśki kwiaty, Krzysiek, Krzysiek, przeginasz pałę, przejąłeś, Kasia, ale to nie zauważy, ja ci kobietu, kobieta wszystko zauważy. Nie doliczy się. Hubert, nie awanturuj się, tylko lepiej się schowaj w sypialni. Siedź cicho. Typowy stary, obserwuj. No. Stary jest Sigmą. Cześć. Cześć. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję ci. Zapraszam. Bardzo. Bardzo w moim typie. Ona jest starsza od niego. To jest za dorosła dziewczyna. No mówiłem, już stary na nią. Dla ciebie byłaby idealna. Niegrzeczny Hubert. Ładny masz to mieszkanie. Stary zabiera synowi dziewczynę. Tak, sam mieszkam. No a dlaczego nie powiedział jej prawdy, że to nie jest jego mieszkanie? I co, sam tutaj widzę? Stary już zazdrosny, o nią ledwo weszło. Na klatce schodowej tyle było wózków dziecięcych. Niestety sam, jeszcze sam. No to jest jego stary przecież. Bez sensu. No a to, no nie, no na pewno nie jesteś sam, skoro... O nie. Używasz no jestem, no. Takich rzeczy. No jestem singlem, tak jak ci mówię, no. A to? Dekoracje? To dla ciebie specjalnie kupiłem. Tak romantycznie. No to my serduszka. No ładne, no dziękuję, jeżeli to dla mnie. To może teraz poznajcie się lepiej. Nie wygląda na skromną, wygląda na taką lubiącą seks. No a czym się zajmujesz? Kim chcesz być w życiu? Studiuję pielęgniarstwo. Stary wykład daje. Oprócz tego też pracuję, no bo studia są zaoczne. Powaga. No, jak ktoś pracuje w szpitalu, to z reguły dobry człowiek, który chce pomagać innym. A jak organy wycina ludziom? To udekoruje, a ja dla ciebie potem ich utylizuje? Proszę bardzo. Ojej, dziękuję. I też je zamknęłeś? Tak. Kurczę. No najpierw na kolanko jej prysnąć i zlizać. Jak nie będzie oponowała, to może tutaj delikatnie na szyjkę jej prysnąć. Mówisz i... Kurde, co tu się... I masz. Pojętne uczenie. Z tej mąki chyba jednak będzie chleb. Tak smakuje najlepiej. Cicha woda z tego Krzyśka. Jednak nie można oceniać książki po okładce. Stary dla niej namiot rozłożył. Moja rada jej napryskał na kolano. Śmietanę i zlizuje. Brawo. Wzorowy uczeń. Ale mam palce. Muszę je tutaj... Ale czekaj. Randka się rozkręca. Robi się gorąco. I o to chodzi. Palce wsadza w śmietanie do buzi, usiadła mu, podnieci się chłopak. Kurde. Muszę się umyć, trochę się brudziłam. Mm-hmm. Pokażesz mi, gdzie jest łazienka? Nie ma co wierzyć na słowo. Warto się rozejrzeć. Wujaszek w formie. To jest chyba ojciec. No dobrze, że jesteś. I jak, podoba ci się? Wiesz co, no jest nawet spoko. Tak? Mhm.
Może i spoko, ale za dużo tu kobiecych rzeczy. Damska żyletka, zmywacz do paznokci. Nie, tu mieszka kobieta, to widać. Umówiliśmy się, po pierwsze, że powiesz, że to jest mieszkanie twojego kolegi, tak? Więc ja myślę, że teraz już nie ma co się wycofywać z tego, tylko trzeba dalej, zaczekaj, trzeba dalej iść w to kłamstwo. Ty stary, jesteś ty. Po co mężczyźnie takie rzeczy? Trzeba w to brnąć, tym bardziej, że dowodów jest coraz więcej. O, już znalazła damskie rzeczy, widzisz, w łazience to, co ci mówiłem. Więc powiedz, że to mieszkanie kupiłeś i ci właściciele zostawili te rzeczy, bo się spieszyli, wyjeżdżali gdzieś do Stanów, tak? Nie wierzę w to, że on mieszka sam. Kurwy te. Kłamał mi po prostu. No szkoda, że od początku nie powiedziałeś tamtej wersji, że to jest mieszkanie kolegi, ale nie ma problemu, wybrnij, że to kupiłeś. Pokrętna ta historia. Łatwo nie będzie. I co teraz zrobi? Stary, fabułę wymyślał. Dla niego niespodziankę. Zaraz się przebiorę i wywołam mały skandal. Wytrąci go ze strefy komfortu. Ale tu nic nie ma, no na Twitchu można takie rzeczy, tak? No, nie ma pośladki, bo rozumiesz, bracie, się nie możesz skupić, a ja mogę popatrzeć. No. Leć, trzymam za ciebie kciuki. Krzysiek, dasz radę. Weź to na klatę i atakuj. Coś się stało? Pomóc ci! Nie, wychodzę. Posłucha, czy znowu po swojemu coś zacznie wymyślać? Żeby tylko nie zapomniał języka w gębie. O, fajny strój. Podoba ci się? No, ja wiedziałem, że jest z tobie dusza pielęgniarki. Och, ja. I co teraz? Jakiś pokaz specjalny? Czyżby film dla dorosłych? Nie. No bardzo mi. Podobają ci się takie? No takie jak ty, no to pewnie. Powiem ci, że spodobałeś mi się. Kategoria art ma być. Chciałbyś nic ze mną porobić? Lepiej się poznać, a potem coś... Ty coś kręcisz. Ja coś kręcę. No jaki jak, facet? Jak chcesz. Jaki facet nie oprze się? Ja chcę, że mogę ci zrobić fajny masaż. Jego matka by umarła, dokładnie. A może mam ten zamek? Czy żyje? Na pewno, no proszę bardzo. Zostawiłeś ją, chamie. I zaraz twoja kobieta nie wyskoczy? Mówiłem ci, że jestem wolnym strzelcem. A ja ci coś pokażę. Pewno pokażę, teraz mu damskie rzeczy w łazience. Zaraz ci wszystko wytłumaczę. No. Zazwyczaj pomijasz tę scenę? Nie chciałem się tym chwalić. Nie początku, wiesz co tracisz, to jest fabuła. Tak, moi rodzice kupili mi okazyjnie to mieszkanie, bo ojciec jest bogaty i ma piekarnię. Na poprzedni właściciele wyjechali, śpieszyli się do Stanów i za gotówkę wszystko musieliśmy kupić. No a rzeczy zostawili, bo się bardzo śpieszyli. Co ty no piszesz, i ten, ja mam je dopiero im przesłać kurierem do Stanów, więc... Mi takich bajeczek nie wciśniesz. Ale ja naprawdę mówię, ja nie kłamię. Ty, ale on to pogmatwał tak, że ja pieprzę. Może coś takiego? Nie, nie wierzę ci po prostu. No dobra, niech ją atakuje, całuje albo wynocha, no bo to szkoda czasu. Taka jesteś piękna. A Jezu, nie bajeruj mi, ale ja... Ale serio ci mówię. I powiedz, ja i powiedz mi, że kłamię. Ale serio ci mówię. Dobrze. No to zobaczymy, poszperamy w twoich innych rzeczach. No i kiedy tak się będą teraz zbierać przez najbliższe 3 godziny. Shadow dał na Golibordę 5 zł. Który smak kurupi polecasz na start? Mięta, wiadomo. Mięta najlepsza. To są moje rzeczy. Nie wydaje mi się. Były momenty, że wyglądały jak dobre niemieckie porno, powiem szczerze. A teraz zaczyna się to robić nowela brazylijska. Też mogę cię pocałować. Chcesz? Nie, bo masz kobietę. Nie mam kobiety. Testerka wierności zaraz to sprawdzi. I na pewno mówisz prawdę. No na pewno. Tylko już nie chcę mi się w to wierzyć. No mówię ci prawdę. Nie mówisz prawdy. Mówię ci prawdę. Idę się przebrać. Mężczyźni kłamią. On kryje ja namiot? Nie wszyscy. To są damskie rzeczy. Męskie też, czyli na pewno mieszka tutaj jakaś para.
Ale no, lajba odpalił. Z gąską, tak. Myślę, że to nie jest jego mieszkanie, albo faktycznie mówi prawdę, że... No to... Roma, skończymy, bo to szkoda mojego, jego czasu i w ogóle. Nie wiem, no chyba w takim razie, skoro i tak się nie dogadamy, to wypiję wino i będę szła. On jest zawiedziony, nie? Wstydu oszczę. Zawiedziony ziomuś. Wyjdę i tą wypier... I ciebie, Krzysiu, wypier... Bo to już się robi grecka nowela. Proszę bardzo. Dziękuję ci bardzo. No to kończymy nowelę. Bez happy endu, ale z prezentami na pocieszenie. Dziękuję. Cześć. Cześć. Wujaszek to jest Sigma, no nie? Ona już daje drapaka, tak. Nastroje kiepskie, miny minorowe. Czy z tej mąki będzie chleb? No z tej mąki chleba raczej nie będzie. Ja jestem chyba po prostu bardzo wybredna. Ponieważ no, ten kandydat mi się nie podobał. Chemii nie było, nie dobrali się. Krzysiu, wujaszka by wolała. Chciałem ci pogratulować, zje** to rewelacyjnie. Kto go pocieszył? Przyjaciel. Było, minęło, no i dobrze, ale że nie teraz nawija czas makaronu. Na Władka, który jest szczęśliwie zakochany. A jak się poznaliście? Mam takiego kolegę, który robił wesele i on zaprosił mnie i Władyka i tam poznaliśmy. Ja przyjechałem do swojego kolegi na wesele. Mał być tu w Polsce 3 dni, no został się tu. Bo poznał Alionę. Jakby tak poważnie, to jest moja pierwsza. Czemu ty piszesz Optimus Prime? Gdzie był wasz pierwszy raz? My graliśmy przedstawienia takie i ja była żoną, on był mężem i wtedy jakoś tak poszło. Zaczęliśmy dalej randki, gadu-gadu i jakoś tak nic. Jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Mruken zdał na Golibordę 5 zł. Siema, wracam po sporej przerwie. Dzięki. Ogólnie to zara maturka, a egzamin zawodowy pisemny w czwartek, a praktyczny 15. Dużo zdrowia na nowy rok, Sparta. Dzięki, najlepszego dla ciebie też, widzą. Szło. Powodzenia. Teresia, spróbuję założyć ciebie. Będą gry, zabawy i przebieranki. Jezu, może my zmienimy twój kolor włosów? Godne pochwały. Trzymam kciuki. A czy coś jeszcze macie w planach? Jeżeli my wygramy, to chcemy pieniądze wysłać swoim rodzicom, bo teraz mało ludzi, mało osób ma pracę na Ukrainie i chcieliśmy po prostu pomóc. Dlatego musimy wygrać, Władyk. Wierzę w ciebie. Hej, ja kupię w tobie fajne zwierzęta. Hejka, pokaż. Ojej, to w ogóle nie fajne. Randka będzie pełna atrakcji. Singielka. Dzięki, Nisecz. Za 19 ja lat. Tutaj rzeczy kobiecki. I tam. To my tak w końcu to chowamy, czy nie? No wszystko zostawiamy, bo ja mam taki pomysł, że ona przyjdzie i ja jej powiem, że mam siostrę i siostra ma dużo rzeczy. Tam każdy ma taki pomysł. No dobrze, mam nadzieję, że to podziała. Jestem po pierwsze ciekawa, kto to będzie. No po drugie zobaczymy, czy kłamie, czy nie. Ale wszystko się okaże. Dwie randki myślę, że były nieudane. Zobaczymy, jak ta trzecia. Do 3 razy sztuka. Słuchaj, a te książki muszą zniknąć na pewno, bo to jest bardzo podejrzewane. Okej, okay, dobrze. To musimy to wszystko odebrać. Wiesz co? Ale co ja myślę, piszesz? Że tą Biblię zostawimy. Powiesz, że ty jesteś bardzo grzecznym, żeby nie celować jej. Na przykład, jeżeli ona tam trzeba zachce pocelować, zaczyna się. Albo zacznę na ciebie siadać, to powiesz, że jakby co, to ja jestem grzeczny i czytam Biblię. Niegrzeczna kuścinka nadchodzi. Czy skusi Władka? Ja co bardzo dupa? Wierzę, co ona pomyśle, że ty jesteś singlem. Okej, okay, dobrze? Kim? I a singlem? Coś, to ja obok, za ścianą. Dlatego, że ostrożnie poproszę. Dobrze. I dawaj powodzenia. Ja wierzę w ty. Ale ja co ty piszesz? Wszystko będzie dobrze. Władek nie ma łatwego zadania. Żydowskie błogosławieństwo. Oczywiście, przesyłam nie ci. Nie pozwoliła mu na jakiekolwiek zbliżenie, a jednocześnie musi przekonać do siebie singielkę. Cześć. Boże, czy ty to widzisz? Cześć. Zapraszam. Cześć. 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 Proszę.
I taka morda. Proszę siadać tu. Dziękuję. Bo mamy taką ukraińską tradycję, że jak mamy gościa, to musimy wypić wódkę z nim. Z górki. Matko. Nawet u nas tak nie ma. Nie zechce jego celować. W takim przebraniu na pewno nie zechce. A co to za przebranie? No ja jestem takim, wiesz, TikTokerem. TikToker? Tak. To może zmienić, pokazać. Red flag, tak nie? Normalnie. TikToker. Chyba wygodniej, co? Bez tego. Tak. Ale ręki teraz są u Władka. Ręce drżą, bo musi się pilnować. Nie może podpaść. Kobietko, Boże. Ty trafiłeś do Ukraińca. To jest Włodka. A z kim mieszkasz? Mam siostrę. Ona przyjechała tu do mnie z Ukrainy. Mieszkasz z siostrą? Tak, ona jest starsza. No, jej idzie nieźle. Za dużo pyta. Musisz zamydlić jej oczy albo czymś przekupić. Poproszę zamknąć oczy. Dobra, zamykam. No tak, drobny upominek i to nie koniec niespodzianek. Trzymaj. Ojej, dziękuję, romantyk. Proszę, proszę. To ode mnie. Jeszcze mam jedną niespodziankę. Co jest? Też mam zamknąć oczy? Tak. Dobra. Boisz się pająków? To jest takie zwierzętko. Pająk! Ale ten jest przyjazny. Tak. Władek dwoi się i troi, żeby zabawić singielkę. Jezu! Ja chcę do łazienki. Dobra, to ty idź do łazienki i ja po tobie. Dobrze. Ja szybko. I kolejny kawał Władka. Teraz będzie czekoladowa. Ja pierdzie. No kobietko. Co tu się dzieje? Na kuchnię. Ja zapomniałem. Proszę. Dziękuję. Dobra, tu ci się żart nie udał. Boże. Ja pierdzielę, nie wiem, TikToker, jeżeli jak znasz jakiegoś TikTokera. Jak najszybciej uciekaj, no. Gorzej niż prank. Dobra, zaraz wracam. Kupa śmiechu, ale może zrób sobie przerwę i zajrzyj do dziewczyny. Wesoły chłopak, ale kłamał. To co, ona ciebie w końcu podoba się, nie? Nie, ty jesteś najlepsza. No i super, spoczko. Trenuję boks. Ale tak, wszystko spokojnie, tylko bardzo szybko. Bardzo szybko, wszystko. O, łódka, o, sług, o, tamyczek i wszystko. Nie, musisz po kolei, po kolei. W gorącej wodzie kąpane, a singielka węszy. Co to? Kobiece książki? Powiedz, że my wynajmujemy mieszkanie. Singielka wchodzi w klimat Władka. Jest dobrze, jest przelot. Idziesz? Idź i walcz. Dobrze. Dawaj. I rączki przy sobie, bo dziewczyna ma cię na oku. A gdzie ona jest? Mam cię! O! Widzisz? Ty też troszeczkę znam się na żartach. Ale żartiki masz, ha, ha. Ty, czy ona wyśmiała żart, sama wymyślając żart, że niby gówno na rękę dała? Ja... Nie, to jest za dużo. A może na Ukrainie takie żarty mają, bo nie wiem. Ja nie znam tak dobrych żartów. Śmiesznie, śmiesznie. Koń by się uśmiał. No dobrze, a teraz czas na magiel. Powiedz mi, czy ty studiujesz jakąś seksuologię, czy to twojej siostry? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, że patrz, miłosny potencjał kobiety, czego chcą kobiety i karty przyjemności i rozkoszy? U ciebie takie rzeczy? No to książki gdzieś przyszło w listyciele. Bo ja wynajmuję to mieszkanie ile? 3 miesiące. I się nie wszystko powyrzucali. Oj, proszę cię, ja już znam takie bajery. Coś ona nie wierzy mu. No, a ty kiedyś uprawiałeś seks? Nie. Nie wierzę. No naprawdę. No ja cię tą Biblię. Jestem wierzącym, wiesz. Ale no to co, seks tylko po ślubie? Tak. Oczywiście. Naprawdę? Tak. Ona chyba jego prowokuje do seksu.
Lubisz sport? Nie. Nie wiem, nie co lubisz? Się dzieje z tymi Ukraińcami. Możemy pójść na taki układ. Ja z tobą nagram TikToka, a ty ze mną poćwiczysz boks. Ale Wladzik jest silny. Groźnie wygląda. Filmik będzie hitem. Widać, że potrafi dowalić. No może powiesz mi prawdę? Ja zawsze mówię prawdę. Mówią, że okularników się nie bije. Ale może czas to zmienić. Tak, niech ona się boi, żeby ja nie wyskoczyła. Czegoś do oka wrzuciło mnie. Ja? Tak. Ale to tak serio, czy? Tak, serio. O nie, znowu jakiś prank? O Boże, przestań! Ja pierdziel, nie, za dużo. Władek dobrze się bawi, chyba singielka wpadła mu w oko. Kolejny żart. To takie końskie zaloty? Nie, to jest zakazane. No ale co jest haram. Zakazane? Wstydzisz się mnie? No to co ty robisz? Tak. Ale ja nie robię nic złego. No to jest już czuję się skrępowany, może ty już poszkodę. Każda pozycja to propozycja. A może ona jest niepomocna? Haram. Ale ona ma ciśnienie. Co? Propozycja. A może ona jest niepomanką? Ale ona ma ciśnienie, Jezu. Widzę, że jesteś młody, no ale na pewno pełnoletni, bo tatuaże masz. Też masz tatuaże. No, trochę tego jest. Co ten Optimus Prime? Ale nie pisz tak. Singielka ciśnie i nie odpuszcza. Tak. Dzięki senpai, 24 lata. No jest to prawdopodobne, no. Jest Harley Quinn i Joker. Co napisałeś? Mam różę na brzuchu, więc widzisz, trafiłeś z tą różą. Ona nic więcej nie może pokazać. Mózg na przykład. Łatwiej pokazać. Nie mogę, no nie mogę. Zać róża. No dobrze, no zobacz. Smadowała. I jak? Fajna różyczka? Jest na czym oko zawiesić. Ja nie mogę na to płacić. Widzę. Też mam bardzo swoją. Bardzo podobno do tej, co dał tobie. Jezu, ja nie mogę na to płacić. Oj, ciężko. Chyba dziewczyna zaraz wybuchnie. Kończcie już. No dobra, a dasz mi chociaż takiego buziaczka na pożegnanie? Może byłoby tu i przycisnąć. Jak u cioci na imieninach. Senpai, co ty piszesz? Dziękuję, miło było. Jeszcze troszkę. Dziewczyna zaraz eksploduje. Dobra, dziękuję ci bardzo. Co prawda, że NNN zaczyna się od jutra. Tak, zawsze jest od jutra. Cześć. Władek każdego dnia jest od jutra. Dziewczyna może być dumna. To na pewno tej facet. W końcu wygramy. Zostanie do końca życia. Test wierności. Co ona? Dobra. Zdał celująco, ale czy singielka uwierzyła w jego historię? Oto jest pytanie. Trochę ciężko było, ale myślę, że z wszystkim poradził. Był miły, ale wydawało mi się, że kłamał. Dlatego, że nie chciał ani się pocałować, ani tutaj ja robiłam jakieś. Światek jest wiadomo, ruchy, wygibasy, a on totalnie nic. Nie, co ty wszystko pytałeś w scenariuszu? No, trochę poszło nie po scenariuszu, ale ja chciałam powiedzieć, że ja doszła dzisiaj do dużych rzeczy i ja gdzieś na tej programie, że teraz ja na pewno wiem, że to jest też tym facetem, z którym by ja chciałam do końca. Zabawa była fajna. Aha. I widzę, że romantyk dał fajnie. Mi tutaj różę, tutaj mi ta? Dał to fajnie. Niespodziankę, tutaj jakieś żarciki, bardzo wesoły mężczyzna, ale wydaje mi się, że jednak kłamał. Ja jestem szczęśliwa z tego, że ja wybrałam tego faceta. Tak, to fajne. No ja mam dla ciebie niespodziewankę. Jak zawsze. No, tak. Jakie ręce. Władek lubi robić dziewczynom niespodzianki. Jezus. Co tym razem? Czym zaskoczysz? Znowu prank? Ja dużo myślałam nad tym. Myślę, że ty musisz stać moją żoną. Zostaniesz moją żoną? Tak. Wzruszający moment. Pomyślności. Obyście żyli długo i szczęśliwie i mieli dużo, dużo dzieci. Powodzenia. Aha. Siedział za 54 lata. Ale co ty piszesz? Akurat też w takim momencie. Przepraszam.
tego, wszystkich ludzi. Ale już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu, który z trzech panów zdaniem Zuzy jest singlem. Bo tacy farmi na Defenderze, no właśnie nie, już nową grę trzeba znaleźć. Cześć chłopaki. No dobrze, skoro każdy z was mówi, że jest singlem, nie pamiętam, kto był. Porozmawiamy. Może Krzysiu wygra. Krzysiu, trzymam za ciebie kciuki. Prawie. Dawid, troszeczkę między nami było różnie. Wyprosiłeś mnie... Dzięki, wnuczek. Oczywiście, wnuczek, akceptuję twoje, jak to się mówi, propozycje. Po części troszeczkę z domu. Byłeś oburzony, że wyciągnęłam te rzeczy. Wydawało mi się, że nie kłamiesz, że mówisz prawdę, ponieważ faktycznie u ciebie było widać tą złość. Mała szansa, że kiedyś. Nie wiem, jak ktokolwiek na moim miejscu by zareagował chyba na to, no bo to było takie... No dla mnie strasznie niezręczne i nawet niesmaczne. Wygra ten duży, bo ją wyrzucił, nakrzyczał, ona tak uważa, że to jest uczciwy chłopak, jak nawrzeszczy na nią daje w pysk. Krzysiu, a ty byłeś na mnie nawet chętny. Spokojnie. Byłeś bardzo romantyczny, niestety mówiłam, że nie ma chemii, ale też wydawało mi się, że po części troszeczkę kłamiesz. Rodzice kupili mi to mieszkanie wcześniej. Adamczyk, ciekawa propozycja. Tamci właściciele okazyjnie chcieli go sprzedać i szybko zarobić pieniądze, bo chcieli wylecieć do Stanów. Zostawili te rzeczy, bo się śpieszyli na samolot. O czym on gada? I ja i mam ich przysłać do tego, do Stanów. No tutaj nie do końca ci wierzę. O czym on teraz gadał? Niepotrzebnie naściemniał, tak. Krzysiu. Jezu, jak to stresujące, nie wiem. A ty, Władku? Zadziwiło mnie a troszeczkę to, makaron, okay. Że też widziałam tam kobiece rzeczy. Rozprawkę z Polaka miał? Tak jak mówisz, że siostra tam pomieszkiwała z tobą i no, z jej dzieckiem. No i teraz mieszka ze mną. No ona teraz... Ty chyba Ukrainie wygra, nie? Do Ukrainy. Żeby albo ten duży, no. I teraz wraca do Warszawy i z Warszawy już jadę do Stanów. A jak sądzisz, kto wygra? Oczywiście, że Władek. A ty? Bez wątpienia. No ja stawiam na swojego. Myślę, że będzie ciężko odgadnąć, który z was mówi prawdę. Jasiek się pyta normalnie, a ci pieprzą. Uważam, że singlem jest. Nie wiem, ale ten singiel to miał łatwe zadanie, a to tak rozpieprzył. Dała się omotać, uwierzyła w bajeczkę Dawida i przegrała grę. Było fajnie, mam nadzieję, że nie obraziłaś się, ani nic takiego. Nie. Nagrodę wydamy na wycieczkę za granicę. Jeszcze pomyślimy nad jakim państwem, a tutaj chyba była Turcja w planach. Wychodzi na to, że mam bardzo dobrego 3000 na dwójkę, no to na Białoruś pojadą sobie i zjedzą chleb ze smalcem. Myślę, że idealny kierunek podróży. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!